Witajcie w kolejnym filmiku, w kolejnej odpytajce. Od razu przechodzimy do meritum. Powiedzcie mi zdanie po polsku powiem, potem powiem zdanie po niemiecku bez jednego słowa i podam cztery możliwości i na końcu powiem sobie, jak tak naprawdę powinna wyglądać wersja prawidłowa. Zdanie brzmi: to jest Julia, a tam leży jej pies. To jest Julia, a tam leży jej pies. Spróbujcie to zdanie po niemiecku. Strykam, żebyście mieli czas na pauzę. Zróbcie sobie pauzę tego filmu i zmierzcie się z tym zdaniem. Jeżeli się nie zmierzyliście i oglądacie dalej, mówię wersję niemiecką z luką. Mianowicie: das ist Julia und da liegt Hund. Und da liegt, miejsce wolne, Hund. Jakie tam mogą być zaimki? Podam wam cztery możliwe, z których tylko jeden jest prawidłowy. Sein, seine, ihr, ihre. Który zaimek będzie dobry? Ihr. Und da liegt ihr Hund. Wiecie dlaczego? Hund ma rodzajnik da, jest męski. To znaczy, ta informacja nam mówi, że zaimki dzierżawcze nie będą miały końcówki e. Nie będą miały, będą krótkie zaimki. Albo, czyli wchodzi albo sein, albo ja. Nie? Gwoli takiej eliminacji. Jednocześnie mówimy o Julii, o dziewczynie. I to jest jej pies. I zaimek jej to jest ja. Po prostu. Sein to jest jego. Nie? Dlatego nie może być sein, bo to bohaterem tego zdania nie jest chłopak, tylko dziewczyna o imieniu Julia. Das ist Julia und da liegt ihr Hund. To jest zdanie prawidłowe. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, hej!